Minasan, konnichiwa, Pachi desu. I zgadnijcie tylko, do jakiej gry powracamy. Tak jest, oto Kangurek KO runda druga. Tak jest, wracamy do tego tytułu w formie Zagrajmy. Przy czym to Zagrajmy zostanie zrobione w wersji 16:9. Co daje nam 16:9? Oto jest pytanie. Już daję wam odpowiedź. Ponieważ niedawno powstała modyfikacja do Kangurka KO rundy drugiej i Kangurka KO Tajemnica Wulkanu, która umożliwiała m.in. Wymuszenie uruchomienia gry w proporcji ekranu 16:9 oraz liczne poprawki w napisach, co stało się jedynym powodem, dla którego postanowiłem wrócić do Kangurka KO rundy drugiej w formie Zagrajmy. Cóż, szykują się nam kilka godzin rozgrywki, przypomnienie fabuły, przypomnienie podstawowych aspektów tej gry. No i przypomnimy naszego głównego protagonistę, jakim jest tytułowy Kangurek KO. Wszystkiego się dowiemy i sobie przypomnimy w trakcie rozgrywki, a tymczasem możemy nacisnąć Escape, żeby przejść do menu głównego. I po co mam tu jeszcze gadać? Zaczynamy nową grę. Pa 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 ram pam pam. Pa 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 ram pam pam. Gdzie jest ten statek? No gdzie? Czy długo będę jeszcze go szukała? Nareszcie! Jeśli chodzi o papugi, to jestem nie do zastąpienia. Mogę latać godzinami bez chwili wytchnienia. Wiem wszystko, więc każdy zrozumie, że niemądry hunter złapać mnie nie umie. O! Wreszcie cię znalazłam! Cicho, nie wrzeszcz tak, bo nas usłyszą. Potrzebujemy cię, tylko ty możesz nam pomóc. Podły, okrutny i zły hunter znów zaczął porywać zwierzęta. Hunter ma swoich pomocników. Aby dotrzeć do niego, będziesz musiał najpierw zająć się nimi. Nie widzisz, papugo, że i ja potrzebuję pomocy? Niech pomyślę. Hej, gdzie lecisz? Udało się! Jestem wspaniała! Statek zaraz dopłynie. Aby iść do przodu, użyj przycisku w kierunku. Aby skoczyć, naciśnij przycisk akcji. Dukaty wskażą ci drogę. Do zobaczenia! No i oczywiście z papugą zobaczymy się za chwilę, ponieważ musimy zebrać pierwsze dukaty, do których przejdziemy za chwilę, ponieważ w tej chwili chciałbym wam pokazać, jak sterować naszym Kangurkiem KO. A więc tak, wiadomo, przyciski kierunku to sterowanie postacią, to już właściwie wiadomo, w każdej platformówce tak jest, nawet zmienione dekady. A skaczemy klawiszem S, przy czym jak naciskniemy dwukrotnie przycisk S, to możemy użyć podwójnego skoku. Klawisz S służy jako przycisk akcji, dzięki któremu możemy porozmawiać się z daną postacią i tak dalej, i tak dalej. Atakujemy lewym shiftem, aczkolwiek dla ułatwienia polecam zmienić lewy shift na A, gdyż naciskamy wielokrotnie lewy shift, to wtedy wyskakuje się okno klawisze trwałe systemu Windows, więc to jest taka mała rada. Więc możemy maksymalnie nacisnąć 3 razy w ten sposób. Raz, dwa i trzy. W ten sposób. Jak się toczyć? Naciskamy D, po prostu. To jest szybkie przemieszczanie się postacią, więc oczywiście w tej grze to jest raczej na plus. Oprócz podstawowych ataków, Kangurek KO posiada parę dodatkowych, m.in. atak ogonem, czyli przycisk S, a potem klawisz lewy shift. Możemy także się toczyć, zaatakować ze skoku, naciskając S i D.
Możemy także zrobić, jeżeli naciśniemy dwa razy przycisk skoku i potem lewy shift, a potem można także analogicznie dwa razy S i D. Jak już mówiłem, to najlepiej zmienić lewy shift na A. Dobra, moi drodzy, jeszcze pozostała nam kwestia kamery. Przytrzymując klawisz spacji możemy włączyć tryb rozglądania się i dzięki któremu możemy sobie zmienić ustawienie kamery za pomocą przycisku w kierunku, a możemy zbliżyć naciskając 8 na klawiaturze numerycznej, a oddalić możemy klawiszem 5. Możemy także wyświetlić statystyki naszych zdobyczy naciskając przycisk Insert. Jak przytrzymamy, to wtedy mamy dłużej. Wtedy w lewym górnym rogu ekranu mamy pasek życia, a pod spodem mamy liczbę bumerangów, dukatów, diamentów, czyli klejnotów, jak to woli. Ja mówię klejnoty, bo wiadomo. Albo kryształy. Kryształy. Kryształy i gwiazdki. Więc lepiej... Więc tak, przypomnę. Mamy te bumerangi, albo posiadane bumerangi, do których przejdziemy w poziomie ucieczka. Potem mamy dukaty, kryształy i gwiazdki. No i myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o sterowanie postacią, a więc możemy ruszyć w dalszą drogę. A więc grę rozpoczynamy w statku Huntera, do którego przyleciała papuga i uwolniła nas w dość nietypowy sposób, bo właśnie beczką. I teraz poinformowała kangurka, że Hunter szykuje się do porywania kolejnych zwierząt. Aby zanim zajmiemy się nim, to musimy zająć się jego resztą. A teraz kolejna cutscenka. Pomóż mi! Pomocy! Wszystko sprawka Huntera. Zaraz go zaatakuję! Co to dla mnie? Dasz mi osiłek! W poświe, ty opasły gamoniu! Zjeżdżaj, papugo! Gdzie razie? Ma kasę? 3000 dukatów albo spadaj! Go, nareszcie! Hunter szykuje właśnie kolejny transport zwierząt! Musisz go powstrzymać! Jedyna szansa na ratunek to dostać się na statek i uwolnić biedne zwierzaki! Potrzebujesz 3000 dukatów, aby przekupić bosmana, który wpuści cię do portu! Idź najpierw, porozmawiaj z Bobrem! Zabierze cię do swego lasu, gdzie na pewno znajdziesz dukaty! Możesz się rozglądać, naciskając przycisk rozglądania się! Spoko. Dobra, o rozglądaniu się już mówiłem wcześniej. I teraz naszym zadaniem w grze oczywiście zebrać 3000 dukatów, żeby przekupić bosmana, który stoi przed bramą przy ogniu. Po zapłaceniu tych 3000 możemy wejść do portu i ostatecznie rozprawić się z Hunterem. Ale to wszystko przed nami. A na razie zbierzmy pierwsze zdobycze. Czyli dukaty i kryształy. Taki mały podgląd tych zdobyczy. Co jakiś czas będę naciskać przycisk Insert, żeby sprawdzić stan zdobyczy, czy wszystkie je zebrałem na danym poziomie. Jak nagrywam Kangurka Kao, znaczy się tą całą trylogię, jak ją oczywiście nagrywałem, to wszystko starałem się, żeby zebrać wszystkie bonusy z danego poziomu. Jest to oczywiście dla mnie duży priorytet przy nagrywaniu filmu z Kangurka Kao czy coś. Dobra, za chwilę będziemy mieli komplet, ale jeszcze troszkę. Mam podglądzik. Wszystkie kryształy już wiadomo zebraliśmy, to jeszcze pozostały do zebrania dukaty. Kolejna dostawa dukatów. I tutaj ostatnie dukaty. I mamy zegar z godziną
ustawione na naszym komputerze. To jest dobra gratka od twórców. Ale dobra, skoro mamy wszystko zebrane, to możemy iść do Bobra, który nam pomoże uzebrać te 3000 dukatów. Witaj, Kao. Właśnie na ciebie czekałem. Cześć, Bobrze. Psst, musimy być ostrożni. Ktoś może nas obserwować. W naszym bobrowym lesie żyło się dostatnio i zgodnie. Pewnego dnia zjawił się w nim ohydny hunter. Przekupił naszego chciwego szamana, który teraz jest po jego stronie. Wraz ze swymi pomocnikami zmuszają naszych braci do niewolniczej pracy. Mam nadzieję, że zdołasz nam pomóc, a raz będzie znów szczęśliwą krainą. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Dobrze zatem. Czy chcesz wejść do lasu? No i tutaj jest pytanie. Pewnie wchodzimy do Bobrowego Lasu. To jest pierwszy poziom w grze, w którym zapoznamy się z podstawowymi aspektami tej gry. Wiadomo, o sterowaniu już mówiłem wcześniej, ale bobry wprowadzą nas lepiej do tej gry. I tutaj mamy pierwsze dukaty. Dukaty oczywiście najważniejszy bonus w tej grze, bo musimy zebrać aż 3000, żeby przekupić Bestmana. No cóż, mamy Bobra. Witaj, Kao. Mam dla ciebie pierwsze zadanie. Odszukaj mojego przyjaciela, który nauczy cię rzucać szyszkami. Super! Gdzie mogę go znaleźć? Rozejrzyj się za moją chatą. W dzbanach i skrzyniach poukrywane są dukaty. Naciśnij przycisk ataku, aby je rozbić. Naciskając przycisk ataku, możesz również atakować wrogów. Okej. Czyli mamy iść do jego przyjaciela, który nauczy nas rzucać szyszką. Okej. Cóż, teraz chciałbym tutaj zaznaczyć małą uwagę. Jak rozmawialiśmy z Bobrem w Mrocznych Dokach, to pozwólcie, że zacytuję jego tekst. Zanim tą modyfikację zainstalowałem, to mówił, pewnego dnia zjawił się nim Hunter. A w tej poprawionej wersji przez Radka Krzyśków mówi teraz, pewnego dnia zjawił się nim ohydny Hunter. No i to jest ta różnica, którą warto tutaj przeoczyć w tej modyfikacji. Cześć, Kao! Podnieś szyszkę i rzuć nią, naciskając przycisk rzutu. Im dłużej przytrzymasz przycisk, tym dalej szyszka poleci. Okej. Teraz rzucamy szyszką. Rzucamy lewym kontrolem. Jak przytrzymamy długo przycisk, to szyszka dalej poleci. Dodam, że ta modyfikacja, która naprawia napisy oraz pozwala na granie w 16:9, to oczywiście to rozmieszczenie czcionki też jest inaczej, więc można zauważyć to, jak wyświetlam te statystyki zdobyczy. Dobra, rzucimy teraz ostatni raz szyszką. Brawo! Potrafisz już rzucać szyszkami. Na drugim brzegu leży dzwoneczek. Zabierz go, aby w razie niepowodzenia rozpocząć przygodę od tego miejsca. Dobra. No, dzwoneczki będą służyć nam, gdy w razie jak zginiemy, to możemy wrócić do tego miejsca. Dzwoneczki to tak zwane checkpointy. I właśnie, mamy rwącą rzekę, która jest spotykana tylko w wybranych poziomach, między innymi w Bobrowym Lesie, czy innych poziomach. Witajka, znalazłeś mnie. Tak, znaleźliśmy tego naszego pomocnika, jakim jest Świetlik, który otworzy wszystkie sekretne przejścia i tak dalej, oraz wyjaśni nam pewne aspekty czy rzeczy, jak to woli. Musisz się przedostać na drugi brzeg. Pamiętasz, jak nauczyłeś się rzucać szyszką? Użyj tej umiejętności teraz. Celuj w drzewo, które ścinają bobry. Musisz trafić w drzewo dwa razy. Dobra, dobra, nie musisz o tym powtarzać, bo już doświadczyłem to wielokrotnie. I wielokrotnie doświadczyłem tego, bo jak nagrywałem z tego Zagrajmy, a jest, biorę sobie dzwoneczek. No dobra, znowu po raz kolejny rzucamy szyszką. Teraz musimy rzucić w drzewo dwa razy. Teraz za pierwszym razem. Za pierwszym razem spada właśnie ten ul. I dwa bobry
wracając z powrotem do wody, popływać sobie po rzece. I drugi raz... Zobaczcie, drzewo spadło. Teraz możemy przejść na drugą stronę. No i teraz spotkaliśmy pierwszych wrogów, czyli są to pszczoły. Wystarczy szybki atak toczeniem, jak wylądują, albo można na hardcora zaatakować ogonem. Ale liczy się pewne ryzyko, że możemy stracić pewną część energii. A właśnie, w niektórych poziomach można natrafić na skrytki, które trudno jest przeoczyć. Łatwo przeoczyć, znaczy się. I mamy kolejnego świetlika. Naciśnij zielony przycisk, wciskając przycisk akcji, a potem przycisk toczenia. Tę umiejętność możesz również wykorzystać do ataku. Zapamiętaj, że niektórych wrogów będziesz mógł pokonać tylko w ten sposób. Dobra, rozumiem. I ten zielony przycisk otworzył właśnie przejście. Zielone przyciski mają zastosowanie także w innych poziomach, taki jak można otworzyć tajemne przejście, czy różne skrytki i tak dalej, i tak dalej. I teraz idziemy. I idzie do nas gnom. Tak, czy inaczej krasnal. Te dwie bomby. O kurde, nas zaatakowała. Wystarczy zaatakować tak, żeby Kao użył kopnięcia i wtedy krasnal zostaje pokonany. Kolejny świetlik. I tutaj w niektórych miejscach można napotkać na serce, dzięki któremu możemy zwiększyć energię życiową. Aby chwycić się sieci, stań pod nią i naciśnij dwa razy przycisk akcji. Wykonasz podwójny skok, po którym chwycisz się sieci. Teraz wiesz, jak skakać dalej i wyżej. Przecież to już mówiłem, jak byliśmy w statku. Wskoczyliśmy na pajęczynę. Musimy wykonać podwójny skok, w którym chwycimy się sieci, albo pajęczynę, jak to woli. No i kolejna pszczoła. Teraz zaatakowałem ogonem, tak na własne ryzyko. Więc nie zawsze każdemu wychodzi ten atak. A więc zawsze mi się tak zdarza, tak przeważnie. Tutaj mamy kryształ. Jest łatwo przeoczyć niektóre skrytki. Więc jak będziecie oglądać uważnie, zagrajmy w Kangurek Kao Runda II wersji 16:9, to wtedy przypomnę wam pamięć, gdzie są poukrywane wszystkie skrytki w tej grze. Dobra, zbierzemy dzwoneczek i pójdziemy do tamtej skrytki. Mamy kolejne bonusy. No, można nawet przedłużyć skok. Jeżeli używamy podwójnego skoku podczas jak się poruszamy, to można ogonem sobie przedłużyć. Dzięki któremu możemy jeszcze dalej skoczyć. Choć nie jest to praktykowane przez takich przewodników, czyli świetlików i bobrów. I teraz jak uwolnić bobra? Wystarczy atak ogonem. Przycisk akcji, a następnie przycisk ataku. Zgadza się. Tutaj mamy... No, nie wskoczyłem. I jak uwolniliśmy bobra z klatki, to wtedy uruchomiliśmy młyn, który jest napędzany przez jednego bobra. I tutaj mamy gwiazdkę. I drugi bóbr. Dziękuję ci, Kao. Niedaleko stąd rośnie olbrzymia, zaczarowana roślina. Uważaj, kiedy zbliżysz się, roślina zaatakuje. Wciśnij przycisk toczenia, aby przetoczyć się pod nią. Jak będziesz blisko łodygi, zetnij ją swoim silnym ogonem. Przycisk akcji, a następnie przycisk ataku. Tak jakbyśmy robili przy pierwszym bobrze.
i wyskakuje zaczarowana roślina. Taka wielka roślina, która łatwo może złapać kangurka. I teraz tłumaczę wam, jak ją pokonać. Trzeba 3 razy zaatakować ogonem, czyli przycisk akcji, a następnie przycisk ataku. I moja taktyka jest taka, że wystarczy ją atakować raz za razem. To jest taka moja taka porada na pokonywanie tej zaczarowanej rośliny. Zresztą to zawsze tak robię, jak napotykam tą zaczarowaną roślinę. Dobra. Teraz przeskakujemy przez... No i głupie przeszkody. I teraz zobaczcie. Za chwilę ten skoczy i zniszczy te beczki, w którym są 4 bomby. Patrzcie. No. No chyba zdurniał. Czy coś. Że mnie zaatakował, jak chciałem go dobić. Dobra, tutaj mamy kolejnego bobra, ale... Już. Tutaj idziemy. Ciekawe, co mamy do zrobienia. Kao, miło cię widzieć. Ja też cieszę się, że cię widzę. Na łące pełnej czerwonych muchomorów znajdziesz stado borsuków, które bez przerwy depcze moje grzyby. Zagoń je proszę do norek. W jaki sposób mam to zrobić? To proste. Wskocz na mamę borsuczą, największą spośród borsuków, i kierując nią, zagoń stado. W porządku, postaram się. No właśnie, każdemu dajemy szansę, żeby zrobić niektóre zadania w danej grze komputerowej. I właśnie tutaj mamy kolejną skrytkę, taką mniejszą skrytkę, w którym są te kryształy. I teraz czas na ostatnie zadanie w tej grze. Teraz za pomocą wskakujemy na mamę borsuczą, i dzięki której możemy zagonić te małe borsuki do norek. A tych borsuków jest 5, 6, nie wiem. Zresztą zaraz się tutaj przekonamy. Można nawet tak na hardcore zagonić bez wskakiwania na tego dużego borsuka. Muszę ciebie zagonić. I nie rozumiem, po co tutaj świetlik to robi. A może nam przypomnieć ten cel. Ten obecny cel tego zadania. I za chwilę zbierzemy tamte bonusy, mogłem zebrać je wcześniej, tak jak praktykowałem to w poprzednich wersjach tego Zagrajmy w Kangurek Kao runda druga. No, ile mogę się użerać z tym borsukiem? Dziękuję ci, Kao. Nie ma za co. Jak zagoniliśmy wszystkie borsuki, to urosną takie wielkie muchomory. I teraz możemy łatwo zebrać te nasze bonusy. Mamy zebrane wszystkie kryształy i gwiazdki. To teraz zostały nam dukaty. O kurde, spadłem. Kurde. Nacisnąłem przycisk akcji, żeby wskoczyć. To teraz spadam. Kurde. No rzadko mi się zdarza, że spadam przed ostatnim... tam, żeby skoczyć na drugą stronę. No dobra, mamy wszystko zebrane w pierwszym poziomie. Uciekajmy! Uciekajmy! Zbliża się wielki niedźwiedź! O matko! Zbliża się wielki niedźwiedź! Co to będzie? Co to będzie? Przechodzimy do kolejnego poziomu. Widać, że wszystko zebraliśmy z bobrowego lasu. Czas na ucieczkę. Przed wielkim niedźwiedziem. Uważaj, Kao! Aby uciec przed niedźwiedziem, musisz zbierać magiczne sprężynki. Dukaty wskazują ci drogę. Dobrze, dobrze. Mądry świetliku.
No właśnie, teraz uciekamy przed wielkim niedźwiedziem. To jest temat przewodni tego poziomu. To jest ta główna część poziomu, a potem będzie taka część platformowa, czyli taka zwykła. Tak szczerze powiem. Jeszcze jeden etap, tym razem będzie trudny. Nie zapomnij o checkpointcie. Okej, który zebraliśmy właściwie. W tej skrytce znajdowały się 3 kryształy i 2 dukaty. I po co ty wyjesz? Boże. I tak musimy raz zginąć, żeby zebrać dukaty, które dla nas są ważne, a ważne dla mnie jest to, żeby wszystkie je zebrać. Teraz skoczymy. Spadamy do wody! I co? Czekałeś na amnestię, niedźwiedziu? No właśnie. Czekałeś na to, żebyś mnie zjadł, a teraz ci nie dam. Raz trzeba zginąć się w tym poziomie, żeby zebrać wszystkie dukaty na danym poziomie. Dobra, teraz polecimy w drugą stronę. Teraz trzymamy się mojej lewej. Omijamy tą platformę, która umożliwia nam skoczenie. Dobra, uciekliśmy przed tym głupim niedźwiedziem, a świetlik nam otworzy kufer. Co w nim się znajduje? O! Bumerangi. Dobra. Aby rzucić bumerangiem, naciśnij przycisk rzutu. Pamiętaj, że nie możesz mieć ich więcej niż 20. Aby ułatwić sobie celowanie, przytrzymaj przycisk celowania. Dobra, czyli lewy alt, tak zwany. Dobra, teraz mamy do czynienia z tymi głupimi roślinami, z tymi kolcami. Wystarczy je zaatakować bumerangiem, ażeby... żeby były nieaktywne przez jakiś czas, bo trzeba... ale trzeba się spieszyć, bo... i tak po kilkunastu sekundach się... odrosną. I patrzcie, mogę atakować te głupie pszczoły bumerangami. Trzeba mieć odpowiednią ilość, żeby, wiadomo, je pokonać. Kurde, głupia bomba była. Dobra, co tu zrobić? A, muszę wskoczyć, dobra. Muszę wskoczyć, wiadomo. Dobra. Gnoma też możemy pokonać bumerangami. Wystarczy rzucić 5 razy. Jest wiele sposobów na pokonywanie wrogów. Biegnij za mną! Niekoniecznie, ponieważ muszę coś wam pokazać. I w przypadku tego drugiego też pokonamy bumerangami. Niektórzy wrogowie mają 2 rodzaje ubrań. Bywa to przy gnomie, przy tym korsarzu, do których dojdziemy później. Dalszej części, a tutaj znaleźliśmy już pierwszą skrytkę ze skarbami. Jest ich 5. Tak, mamy 5 takich dużych skrytek ze skarbami, czyli tak zwane główne. Te skrytki ze skarbami jest łatwo przeoczyć, ale jak będziecie oglądać tajemnice i ciekawostki, to wtedy będziecie wiedzieli, gdzie one się znajdują. No teraz czas na kolejne rzucanie szyszką. Tym razem w takie wielkie żołędzie. I teraz wycelujmy w drugą stronę. Są 2 po lewej i 2 po prawej. Okej, idziemy dalej. Kurde! Ach! Spadłem, kurde. Fuck. Spadłem jeszcze do wody. Mogłem wydłużyć skok. Takie failowanie się zdarza. Więc wiecie.
Czasami fejle się zdarzają. Każdemu. Kurde, popełniam taki fejle, że jak skaczę... Aha, już wiem. Bo nie mamy umiejętności udoskonalonej, którą pierwszą uzyskamy w następnym poziomie. To jest taka mała podpowiedź. O kurde, zaatakował mi z tyłu. Nie wiedziałem, że mnie atakuje z tyłu! Głupi tekel. Dobra, muszę uważać. Przy czym muszę uważać, jak będę zbierać ten kryształ. Dobra. Dziękuję ci, Kao. Teraz jestem wolny. Nie muszę więcej pracować przy zbieraniu kryształu. I to dzięki mnie. Czujesz się wolny. Dobra, teraz droga przez tak zwane lawy. Dobra, muszę być ostrożny. I nie muszę się tak koniecznie spieszyć, bo to nie jest spinrun przypadkiem. Tutaj mamy kolejnego gnoma. Ty głupi debilu. Kurde, myślałem, że mnie ta bomba zada jakieś obrażenia. A kurde. Dobra, myślę, że ten problem mamy za sobą. I tutaj mamy bobra. Uważaj, tam jest skrzynka, a w niej dynamit. Będzie biegał za tobą, dopóki nie natrafi na przeszkodę. Dobra, musimy ten dynamit zagonić tam na drugą stronę. Czyli tam do platformy, która daje skok, taki wielki skok. Którą widzieliśmy zresztą w tym poziomie, jak skończyliśmy tą ucieczkę przed wielkim niedźwiedziem. I musimy zagonić do tego wielkiego kryształu, który znajduje się tam. O kurde, ja teraz nie chcę ciebie zagonić tam, do tego kryształu, bo muszę zebrać tam bonusy. Kurde, niechcący. Dobra, jeszcze ten zacny dynamit i mamy komplet. Dobra, teraz czas na kolej... Teraz nadeszła twoja kolej. I... uciekamy. Dobra, mamy kolejny komplet. Kolejny komplet. To teraz czas na wielkie drzewa. Do których się udajemy... w tej sympatycznej platformie... skaczącej. Dobra, musiałem uwolnić dwa bobry, żeby mogły ten most, żeby przejście przez most było możliwe. I te głupie balony, które wyrzucają bomby, też mnie trochę wkurzają. Nie, zapomniałem dukata. Dobra, mogę je niszczyć, beczki, które idą szybciej od nas. Mogę toczeniem to łatwo zniszczyć i się ukryć. Czemu ty atakujesz pierwszy? Mogę cię tak zapytać grzecznie. I pierwszy kufer. Z dukatami oczywiście. I drugi w ogóle w tej grze. Nie mam nic do odnowienia. Naszej energii życiowej KO. I teraz uciekamy przed płonącym mostem. Most się za nami jara. Czyli most płonie. Dobra, nie było takie złe. Więc kolejna kwestia z tymi głupimi roślinami. Idź tam na drzewo. O, za chwilę będziemy mieli 50 kryształów. No dobra, teraz się przyczepię do kryształów i gwiazdek. Za kryształy możemy odblokować dostęp do minigierek, a za gwiazdki możemy udoskonalać umiejętności naszego protagonisty.
Dobra. I teraz zebraliśmy 50 kryształów, czyli mamy dostęp do pierwszej minigry. I umówmy się, że w każdym odcinku, pod koniec każdego odcinka będziemy przechodzić jedną minigierkę, a tych minigierek jest 5. Tak samo możemy udoskonalić 5 umiejętności. Czyli dłuższy skok, lepszy atak ze skoku, lepszy atak ogonem, toczenie się do woli i niewyczerpany zapas bumerangów. To są te 5 umiejętności, które możemy sobie udoskonalić. I teraz idziemy na dół. Świetlik. Weź latający hełm. Podczas lotu naciskaj szybko przycisk akcji, aby się unosić. Dobra, wiadomo. Dobra, żeby nie lecieć tak wysoko, bo żeby przypadkiem nie zgubić jednego z dukatów. Dobra, muszę uważać. No i teraz spadnę tam na niższą platformę, bo tutaj jest gnom i bonusy. Miło mi. Dobra, no to jedziemy dalej. Dobra, tutaj zaskakujące jest to, że trzeba tutaj iść, bo tutaj jest kryształ i tutaj jeden dukat, który łatwo przeoczyć tą chatkę. Dobra, i kolejne osy. Dobra. O, mogę lecieć. Świetnie. Mogę lecieć dalej. I udoskonaliłeś jedną ze swoich umiejętności. Teraz skaczesz dalej. Okej, okay, okej, okay, nie musisz o tym tutaj gawędzić. Ty tutaj kupi pająk. Znikaj ty, pająku. Dobra, ostatni był bumerang. Dobra. I teraz z tymi balonami. Niszczymy tylko te fioletowe. Różowych nie niszczymy, bo wtedy cała platforma spadnie i trzeba robić tą platformę od początku. Wycelujmy ją. Dobra, dawać mi to. Dobra, szyszka już tam nie będzie potrzebna. Chodź ty kupi. Zaskoczony? No właśnie. Kurde. Shit! Zapomniałem o tym jednym dukacie. Dobra, tam odblokuj, a ja zajmę się resztą. I tak muszę jeszcze raz skorzystać z tych. Z tych platform skakających. Myślę, że wszystko zebraliśmy, a mogę teraz iść sobie na skróty i ominąć te całe perpetia z tą ślizgawką. Ślizgawki zdarzają się rzadko w tej grze. No i koniec poziomu. Witaj, Kao! Z pewnością jesteś zmęczony po długiej podróży. Zaprowadzę cię w bezpieczne miejsce, gdzie będziesz mógł spokojnie odpocząć. Okej. Dobra, kolejny komplet. Czas na spływ. W którym będziemy się zmierzać do jaskini złego szamana. To wszystko nam pobije bubr. Kao, Kao, obudź się! Już czas! Na końcu rzeki znajdują się wrota do jaskini złego szamana. Ale uważaj, rzeka jest pełna pułapek i przeszkód. Życzymy ci powodzenia! No i dziękuję. Dobra, tutaj mamy
tym bezpiecznym miejscu bombę, która robi tutaj niepotrzebnie, a tutaj leżanki dla bobrów. Cóż, bobry tak sobie odpoczywają w tej norze. No i kolejne mamy po raz kolejny do czynienia z tą głupią rośliną. I ta sama taktyka. Proszę bardzo. Cały czas atakujemy ogonem i szybciej załatwimy tą głupią roślinę. Dobra, daj mi tę monetę, szanowny bobrze. Tutaj za chatką kolejne trzy kryształy. Zdechła roślina. Kolejne rekiny. Dobra. Tutaj widzimy minę, na które będziemy uważać podczas spływu. A tak na marginesie, to ten spływ jest niebezpieczny. Co chyba nazwa poziomu się nie zgadza. Aczkolwiek to był pomysł twórców, żeby nazwać po prostu spływ, a można było nazwać niebezpieczny spływ. Bo ze względu na te miny, które są bardzo niebezpieczne. Dobra, dawać mi te dukaty. Skocz na kładkę. Aby skręcić, przechyl ją w lewo lub w prawo. Czyli po prostu poruszamy się w lewo i w prawo. Czyli czwórka w lewo, szóstka w prawo, tak jak w Hugo. To bywało w telewizji. Czyli Hugo powtarzał te nostalgicznie czwórka w lewo, szóstka w prawo, dwójka do góry, ósemka w dół. Ale to były czasy z tym Hugo w Polsacie. I do dziś pamiętam ten program. Choć nie wiem, dlaczego został zdjęty z telewizji. Może z powodu małych środków pieniędzy na wyprodukowanie kolejnych odcinków programu. To może dlatego postanowiono zlikwidować ten program, żeby znikła z ramówki. Kurde, dawno ten program nie był emitowany nawet na świecie. Nawet w Polsce. Dobra. Dobra. W tym momencie możemy zająć się górą, gdzie pójdziemy do bobra, który jest tam uwięziony i błaga o pomoc już. Po co ty szarpiesz tą głupią kłódką? Dobra, idziemy dalej. Idziemy uwolnić tego bobra, który tak chce być wolnym. Naprawdę. A tutaj jest dużo dukatów. Mogło być naprawdę więcej. A maksymalnie w tym poziomie możemy zebrać aż 200. Więc tutaj to jest długie szukanie tych dukatów, ale łatwo je znaleźć. No i jesteś wolny. Chciałeś wolności, to ją masz. Ej, dlaczego bóbr biega szybciej od nas? Dobra, tam zebrałem już wszystko. No to płyniemy dalej. Kurde, skręcamy, bo tutaj są miny. Żeby ich nie dotknąć, bo tutaj dużo zżerają, dużo życia Kao. I te bobry łowią ryby. O, nawet w ciemnym miejscu są, bo tutaj zasłania wodospad, wiadomo. Wiecie. Dobra, płyniemy dalej. I te dwie śmierdzące miny.
Jak tak bardzo ich nienawidzę, tę minę. Te miny trzeba omijać szerokim łukiem. I mnie nie strasz, proszę. I nie przeszkadzaj mi w trakcie prowadzenia serii Zagrajmy. Kurde. Zaatakował mnie niczym. Przecież atakuje on mnie... Atakuje, nie wiem. Otrzymuję od niego obrażenia. Dobra, możemy zrobić... Pójść na skróty. Tutaj unikniemy takiego przedłużenia czasu. I teraz jak naciśniemy ten przycisk, to... Zobaczcie. Woda wspiera. Szybko, zanim pale się przewrócą. Te pale się zaraz przewrócą. To trzeba jak najszybciej dostać się z powrotem na górę. O nie, nie. O kurde. Wskoczyłem tam, nie, tam gdzie nie trzeba. Dobra. Podejście drugie. Uciekaj, woda wspiera. Szybko, zanim pale się przewrócą. Po co mi to powtarzasz? Tak miłościwie. Mógłbym wiedzieć. No i kupię kasztany. Niech tam spieprzają. Dobra, ja pierniczę. Nawet nie wskoczyłem na tamto. To już mnie atakują, chcą mnie zaatakować. Dobra, 666. Ciekawe, co to za numer. Co to za numer? Czy liczba? Dobra, możesz iść sobie na drzewo, a my ruszamy dalej. No i mamy kolejną sieć. Dobra, mogłem wskoczyć. Dobra, możemy tego śmierdzącego gnoma ominąć, bo i tak jak zginiemy, to nic nie otrzymamy. Jeżeli nie zaatakowaliśmy go za pierwszym razem. Dobra, jak najwyraźniej to nam nie odpowiada ta sieć. Więc mogłem to zrobić za pierwszym razem, bo i tak nic nam nie da. Chyba się ta sieć zabugowała. Przynajmniej ta działa dobrze, ta sieć. No i kolejny gnom. Dobra, przynajmniej odnowię sobie energię życiową. Ten śmierdzący gnom, który był wcześniej, mi zadał niepotrzebnie obrażenia. A, nawet pomagają te podświetlenie dukatami, miło mi. Dobra, szybciej poświetlej, bo nie mam całego dnia. Dobra, bezpiecznie doszliśmy na drugą stronę. Kurde! Kurde! Dukaty! No to teraz... pójdziemy tam z powrotem. O kurde, ale wpadka! Ale wpadkę zaliczyłem, matko boska! Matko boska, co ja robię? Jaką wpadkę zaliczyłem? Pierwszy odcinek? I pierwsze wpadki, ja pierniczę. Dobra. Zaraz wszystko naprawimy. I niepotrzebnie przedłużam czas odcinka. Dobra, podświetlajcie mi szybko, bo też chcę. No, nie będę czekać całego dnia, żebyście podświetlili pewną część drogi. Kurde, niepotrzebnie użyłem toczenia, chciałem skoczyć. Dobra. Wszystko mamy. O kurde, teraz minę. Minę trzeba uważać. Co ja bym zrobił? Co ja zrobiłem dzisiaj? W pierwszym odcinku. Pierwszy odcinek, początek nowego Zagrajmy, nagle wpadki zaliczam. Matko boska! Dobra, poczekamy. Te głupie tygrysie rekiny, czyli inaczej szczupaki, mają pierwszeństwo. To trzeba na drodze też ustąpić pierwszeństwo, prawda? To jest prawda.
Kurde. Kurde, za mną gnom. Co ty tutaj robisz? Kurde. Jednym kopniakiem nie da się pokonać, to jest trudne. No przepraszam bardzo. Dobra, teraz skaczemy. I druga. I trzecia. No oczywiście czwarta. Wiadomo. No kupi kasztany. Nie atakujcie mnie wiecznie, proszę. Dobra, spieprzać na drzewo. Idźcie prostować banany. Dobra. Dwa gnomy. Trudno jest będzie pod względem tutaj przewagi liczebnej. Dobra. Jeden jest, drugi jest. Dobra, teraz zbierzemy ostatnie bonusy, żebyśmy mieli komplet. I będziemy mieli komplet, bo na to wszystko wskazuje. Okej, wchodzimy do jaskini złego szamana, żeby się zmierzyć. Pierwszy boss. Tutaj kończy się twoja podróż. Dalej nie przejdziesz. Jestem niepokonany. Moje lustra tworzą magiczną barierę. Nic jej nie przebije. Nie zniszczysz ich, bo jesteś za mały. Czyżby? Dobra, teraz chciałbym wam wytłumaczyć, na czym polega te pokonywanie złego szamana. Tak, najpierw musimy nacisnąć ten przycisk, który właśnie podświetlany jest. Następnie musimy użyć ataku ze skoku, żeby ten przycisk nacisnąć. I potem niszczymy jego lustra, które tworzą magiczną barierę. Jak ją zniszczymy, niszcząc te lustra, to wtedy bariera jest otwarta i dzięki któremu możemy go... zadać mu obrażeń, co nieco. Dobra, czas na twój kres. Dobra. Czas na jego ostatnie sekundy życia, tak zwane. Czyżby? Nie twierdzę. Jego pierścień nie ma znaczenia. No i po pokonaniu bossa wracamy do Mrocznych Doków, w którym się dowiadujemy, co dalej. Przygotowuję duży transport w najbliższym czasie. Potrzebuję jeszcze więcej zwierząt. Czy to jasne? Tak jest, szefie. Natychmiast się tym zajmę. Cześć, Kao! Widzę, że ciągle masz za mało dukatów. Niewiele. Podsłuchałam rozmowę Huntera z maszynistą, który właśnie wybiera się do lodowej krainy po kolejne zwierzęta. Biegnij tam szybko, może zdążysz się ukryć w pociągu. Dobra, zajmiemy się tym za chwilę. I teraz, jak mamy potrzebną liczbę kryształów, i możemy się dostać do pierwszej minigierki za 50 kryształów. Pierwszą minigierką jest skakanka.
Bubr nauczy cię skakać na skakance. Każdy przycisk odpowiada 4 rodzajom skoku. Bubr pokazuje ci, który skok musisz wykonać. Naciśnij przycisk akcji, aby rozpocząć. Okej. Na miejsca, gotowi, start! No i pierwsza minigierka ukończona. Wracamy do portu. Przy czym w skakance nic nie mówiłem, ponieważ żeby się siebie nie rozproszyć. Dobra, cutscenka już zresztą była, więc je muszę pokazywać raz jeszcze. Teraz kolejnym celem się dostać do zimowej krainy pociągiem. Tym pociągiem. Zmierzamy do zimowej krainy. Czyli do zimowej wioski na początku. Ale zimową krainą zajmiemy się dopiero w następnym odcinku mojego Zagrajmy w Kangurek Kao runda druga w wersji 16:9, czyli inaczej mówiąc w wersji z proporcją ekranu 16:9. Okej, tak więc nie zapomnijcie, przejdziemy drugą lokację, czyli tą zimową krainę, gdzie naszym celem jest zatrzymanie szykowania kolejnego transportu dla Huntera, znaczy się transportu kolejnych zwierząt dla Huntera, więc to będzie cel, który mamy do wykonania w drugiej lokacji, a tymczasem mamy świetlika. Uważaj, Kao, w miejscach, gdzie jest lód, nie będziesz mógł się zatrzymać. Pamiętaj też, że nie możesz używać podwójnego skoku. Tak, chodzi o to, że jak poruszamy się na lodzie, to nie możemy użyć podwójnego skoku. Więc podwójne naciśnięcie nie da nam nic. Więc zwróćcie na to uwagę. Szczególną uwagę. A tymczasem mamy już chodzące stalaktyty, które naprawdę są upierdliwe, że potrafią atakować tylko i wyłącznie z wyskoku. Więc podczas atakowania trzeba zwrócić szczególną uwagę. O, widzicie, zadali nam obrażenia. Czy dacie mi kiedykolwiek dać mi szansę, by kogokolwiek pokonać? Dobra, mamy te stalaktyty z głowy. I właśnie w chatkach znajdują się różowe niedźwiedzie. Ich domki, z których wyskakuje jeden dukat. Zawsze najlepiej użyć klawisza ataku. Wtedy otworzą się drzwi i poda nam jeden dukat. Tak. I właśnie warto tutaj zajrzeć, bo tutaj jeden dukat. Aha. W wybranych poziomach, na przykład w tym, są katapulty, czyli tak zwane wyrzutnie szyszek. Tutaj rozbiłem tylko i wyłącznie środek, ponieważ użeranie się z dwoma balonami, które wyrzucają boby, nie ma sensu. Trzeba jak najszybciej rozbić te wejście. Więc po co marnować sobie czas i rozbijać... Po co marnować sobie czas przy rozbijaniu dodatkowo tych dwóch balonów? A więc przejdziemy sobie dalej i widzimy tutaj myśliwego strzelbą. Więc wystarczy 5 razy w niego rzucić bumerangiem i zostaje tutaj pokonany. I tutaj był pająk, ale go już pokonaliśmy. Tutaj było niepotrzebne, a tutaj była gwiazdka. Kryształ. Kryształy też. Tutaj przesuniemy sobie. Można także na hardcora przeskoczyć na drugą stronę, używając udoskonalonej umiejętności skakania. To zresztą to pokazywałem w tajemnicach i ciekawostkach. Oczywiście w wersji 2017. Ale my przejdziemy normalnie, czyli tutaj, przy skałach, tutaj,
i naciskamy zielony przycisk i kolejne dwa platformy tutaj pojawiają się z wody. Teraz musimy pozbierać parę bonusów, a zależy nam na tym, żeby z każdego poziomu, w każdym poziomie uzebrać wszystkie. Teraz tylko małe sprawdzenie, czy zebraliśmy wszystko stąd. Hopla. Teraz małe rozglądanie się. Wszystko. Dobra, możemy iść dalej. O kurde! No i kolejny myśliwy. O kurde, zaatakowałem go bardzo szybko. A więc... Tak, to jest taka mała taktyka, kurde. Prawie spadłem. I tutaj w kufrze jest latający hełm. Nie wiem po co tutaj jest. I dlaczego daję nam na 5 sekund? Nie rozumiem. I tutaj trzeba na stalaktyty uważać. Albo jak to woli na te... Dobra, na stalaktyty, wszystko jedno. Tutaj pamiętamy również o tych kryształach i gwiazdkach. No i tutaj jeszcze życie. I mała jazda. Czy byśmy wszystko zebrali? Zaraz sprawdzimy. A sobie pojechałem. Dobra, myślę, że wszystko uzbieraliśmy. Tak na moje oko. Dobra, wszystko zebraliśmy, myślę. Dobra, załatwiłem te chodzące stalaktyty za pomocą bumerangów. No teraz trzeba myśliwego pokonać, żebyśmy mieli dostęp do wyrzutni szyszek, czyli tak zwane katapulty. Dobra. Tutaj niech nam świetlik otworzy. Bo wewnątrz tego tak zwanego garażu są jeszcze 4 kryształy. Więc o małych skrytkach... Warto wchodzić do małych skrytek, bo tam znajdziecie bonusy, które będą wam przydatne, jeżeli będziecie przechodzić tę grę na 100%. Dobra, mamy już 100 kryształów, więc oznacza to, że mamy dostęp do drugiej minigry, którą pokażę wam po ukończeniu tej lokacji. Tutaj nic nie mamy. No i teraz czeka nas potyczka z 3 balonami, co wyrzucają bomby. Zniszczenie jednego z nich odblokuje się część tamtego przejścia na drugą stronę. Więc trzeba za pomocą katapulty i patrzcie, się uczcie od mistrza. Jak będziecie atakować te balony, to także niszcie bomby, bo bomby też zadawają obrażenia i jeżeli tutaj bomby zniszczą, jeżeli bomby tutaj zniszczą, to też KO też ginie. Dobra, jeden z nich poszedł na drzewo. O kurde, już nam zadał, widzicie. Dobra, drugi poszedł. To jeszcze środkowy został. Okej. No to mamy całe przejście odblokowane. Trzeba przejść trochę ostrożnie. Musimy do wody spaść. I lepiej nie wchodźcie za wcześnie, ponieważ myśliwy może was zaatakować i wtedy spadniecie do wody. Lepiej nie atakujcie tego myśliwego zbyt blisko, bo szybko zada wam obrażenia. Tutaj też drugiego się pospędziemy. No i mi też zadał. Gnida. Dobra. Załatwimy te stalaktyty naszymi bumerangami. Pająki też przede wszystkim pokonamy, żeby tutaj nam nie kolidowały przejścia przez sieć. Dobra, zbierzemy na zapas kolejne bumerangi. I tylko powiem szczerze, że ostatnia sekcja poziomu jest trudna.
ponieważ musimy raz zginąć, znaczy się zatopić się w wodzie, tylko po to, żeby zebrać tam jeden dukat, który znajduje się po lewej stronie. No dobra. Dobra, tylko po to, żeby zebrać wszystkie. I tutaj pojawia się Hunter. Co? Ty już tutaj? Wszędzie cię pełno, ale już niedługo. Tak ci się wydaje, Hunterze, nie? Ale zaraz się przekonamy. Ale na razie skupmy się na zbieraniu tych bonusów. Kiedy była bomba, trzeba uważać na bomby, bo w niektórych beczkach, zbaniach i skrzyniach są poukrywane bomby. O właśnie tak. To są tak zwane beczki u pułapki. O tak ujmę. Tutaj jeszcze małe sprawdzenie. Kurde, chyba kamera się czasami glitchuje, więc też trzeba uważać. Kurde, bomba. Dobra, wszystko zebraliśmy, możemy iść. I tutaj się znowu pojawia Hunter. Teraz cię mam! Jesteś w pułapce, już mi się nie wymkniesz! Zatopić jaskinię! Ej, do kogo on mówi? On mógł powiedzieć i czas zatopić. Powiedział zatopić jaskinię, a mógł powiedzieć czas ciebie utopić w tej jaskini. I tutaj właśnie trzeba zginąć, bo tam byłam jeden dukat, więc trzeba jak najszybciej dojść. A zresztą to już jeden z dukatów tutaj zbiorę. Dobra. Teraz małe rozglądanie się. Dobra, wszystko. Przynajmniej udało się. Kurde, utopiłem się. Dobra, teraz powinno być jak spłatka. Teraz nie powinno to nam przeszkadzać. Muszę tym bardziej uważać. Bo tutaj zarówno i kryształy, jak i gwiazdki i dukaty są dla nas ważne. 900 dukat już. W lotowej jaskini już będzie 1000 dukat, więc wiecie. Dobra, 100 gwiazdek, nowa umiejętność, ale to przetestujemy w następnym poziomie. O nie, buty mam mokre, trampki mam mokre. Świetnie, zebrałeś 50 gwiazdek i udoskonaliłeś jedną ze swoich. Okej, mamy komplet. Tak. Kolejny komplet. Tym razem odbyło się bez jakichkolwiek uszczerbków pod względem bonusów i tak dalej, i tak dalej. Aż Kangurek Kao miał mokre trampki. Ale dobra, przejdźmy do kolejnego poziomu. Lodowa jaskinia. Czyli tam, gdzie jest pełno lodu. Czyli tak zwana kraina lodu. I tutaj... Zebrałeś 50 gwiazdek i udoskonaliłeś jedną ze swoich umiejętności. Teraz atak ze skoku jest skuteczniejszy. No, świetlik dopowiedział nam, że atak ze skoku jest skuteczniejszy. A chciałem powiedzieć swoje, a ten świetlik mi przerwał, co jest niemiłe. Ale dobra, w każdym razie... Nie wiem, co powiedzieć. Dobra, kolejne stalaktyty. Nie! Dobra. Tym razem... Nie obyło się... Odbyło się bez konsekwencji. Dobra, pozbierzemy dalsze dukaty, a mogłem zebrać później. Zostawić jej tutaj przejść, jak będziemy szli do drugiej z 5 głównych skrytek w grze. Właśnie idziemy w tę stronę. A, i tutaj mamy przewagę liczebną kolejną.
po dwóch myśliwych na kangura Kao. Proszę bardzo. Kurde, nie za blisko. Dobra. O nie, pięciu stalaktytów chodzących na mnie. Ej! Śledzili mnie? Dobra, mamy ich z głowy. Teraz mamy podgląd na statystyki. Na razie mamy wszystko 100% na każdym poziomie. Znaczy się po 6 poziomach. Dobra, mamy kolejną wrzutnię. I teraz na czym polega właśnie ta część poziomu? Musimy za pomocą szyszek trafiać się w te duże stalaktyty i trzeba jak najszybciej przejść na drugą stronę, zanim te spadną, zanim utoną się, utopią się w wodzie. I tutaj mamy przede wszystkim przycisk, który odblokuje nam drogę z ślizgawką i zarówno i drugą skrytkę, do której w tej chwili zmierzamy. Tak jest. A tak wracając do poprzedniego odcinka, to nawet nie wiedziałem, że będzie on trwał około 40-45 minut. A tu się okazało podczas montażu, że ten film trwał prawie 57 minut. Coś naprawdę jestem trochę zdziwiony. To może ze względu na to, że omawiałem podstawowe aspekty tak bardzo dużo, tak bardzo długo. Dobra, przede wszystkim pójdę po serce, a tutaj sam dzwoneczek był zbędny, bo tutaj zbieramy go w tym momencie. No i tutaj w tę sekcję przejdziemy dwukrotnie, ponieważ tam jak się kończy ta ślizgawka, to wtedy jest to przejście, żeby tą ślizgawkę przejść ponownie, bo tam są jeszcze jedna gwiazdka i cztery dukaty, jeżeli się dobrze nie mylę. No to mamy 1000 dukat. Świetnie. 1001 dukatów. I teraz zmierzamy tutaj. Bo tutaj były tylko 4 dukaty. Bo myślałem, że będą jeszcze jakieś gwiazdki czy kryształy, a tutaj tu są tylko same dukaty. Dobra, można na hardcora możemy nie używać tych ramp, co dają nam dłuższy skok. Ale pewne jest ryzyko, spadnijcie do wody. Tutaj już zebraliśmy bonusy, to i tak nie będziemy ich korzystać z tych ramp. I tutaj jest mała przerwa na rzecz tego myśliwego. Dobra. Załatwiłem go. A tutaj mamy naszego bobra, który nas nauczył podstaw gry. I ciekawe, dlaczego bobry tutaj się znalazły. Więc sam nie wiem. Dobra, zlikwiduję te głupie stalaktyty, żeby nam nie przeszkadzały. Bo jak nagrywałem wcześniej Zagrajmy z Kangurka Kao rundę drugiej, to naprawdę natrafialiśmy je na każdym kroku. Jak chcieliśmy wejść do kolejnej ślizgawki. Więc warto za pomocą bumerangów je zniszczyć. Bo naprawdę warto. Dobra, dawać mi platformy. Jeżeli można. Kurde, dlaczego to tutaj zdublowana jest ta platforma? Kurde, nie dosięgnąłem. Dobra, mogłem poczekać. Albo użyć ataku ze skoku. Nie, albo można przedłużyć ogonem, przepraszam. Nie ta umiejętność. Dobra. W
Sprawdzałem tylko, czy są jakieś bonusy w tej ślizgawce, a tutaj nic nie mamy. A pająk był zbyt dla nas. Dobra, ostatnia ślizgawka. Małe sprawdzenie. Kurde, a co mnie tak wyrzuciło? Wow, nie wiem czemu. Dobra. No i teraz będą spadać te stalaktyty. Tylko dlatego, żeby utrudnić kangurkowi przejście tej ślizgawki. Pięknej ślizgawki. W pięknej lodowej jaskini. Dobra. Tam jest ostatni dukat w tym poziomie. Naprawdę w dzieciństwie miałem z tym problem, ale po kilkunastu minutach się udało. Dobra. Pozbędziemy się tych stalaktytów za pomocą naszych bumerangów. No i 125 gwiazdek. No i oczywiście perfekt, a teraz czas na mój ulubiony poziom w grze, czyli szaloną jazdę na snowboardzie. Śpiesz się do kopalni kryształów. Maszynista szykuje tam transport zwierząt dla Huntera. Masz bardzo mało czasu, więc wykorzystaj snowboard. Dobrze, dobrze. To teraz musimy spieszyć się do kopalni kryształów, w którym właśnie maszynista szykuje dla Huntera kolejny transport. Więc... No nie, kurde, nie zebrałem tamtego dukatu. Dobra. Teraz będę uważać tym bardziej, żeby... i zadbać o to, żeby zebrać wszystko. Właśnie z tym poziomem miałem ogromny problem. Bo nie dość, że trudność dotyczyła tego, że tak upiornie jest trudno zebrać wszystko za jednym razem, więc trzeba wielokrotnie zginąć, żeby właśnie zebrać wszystkie dukaty z tego poziomu. A więc zależy mi na tym, żeby zebrać je wszystkie. O, dysko. O kurde. Więc... Dobra, musimy się nawrócić na potrzeby tego dukata ukrytego w kryształach, bo tutaj nas poprowadzą do kopalni kryształów. Dobra, możemy wyskoczyć wcześniej, bo i tak nie będzie dalszych dukatów na jednej z ram. Dobra, będę jechać sobie powolutku. Dobra. Za mała prędkość. Na tej rampie można wyskoczyć wcześniej. Dobra. Niechcąco zredukowałem prędkość tutaj. Przed tą przepaścią. Dobra. A teraz czas na lawę. Przejście przez męczarnię lawy. I teraz tak. Jak znajdujemy się na czerwonym polu, to trzeba nacisnąć w odpowiednim momencie, na czerwonym polu. Jak wskoczymy za wcześnie, czy za późno, to i tak spadniemy do lawy i się utopi. I tak się usmażymy swoje ciało. Kurde. Wyskoczyłem za wcześnie. I można popełnić taką nieuwagę. Więc tutaj idealnie... No jak będzie dzień na czerwonym, to idealnie wskoczycie na drugą stronę. Z jedną na drugą rampę. Dobra. Przynajmniej będzie lepiej. A największą męczarnią będzie ostatnia sekcja poziomu. Gdzie jedziemy w pościgu... Gdzie bierzemy udział w pościgu za tą koparką. To jest naprawdę wielka męczarnia. Więc tutaj muszę tutaj zredukować prędkość, bo kangurka jeździ tak hardkorowo. Dobra, może zaryzykuję. Dobra, spadnę. Niech stanie się wola ludu, niechaj tak będzie. Tak powiedziałem, nostalgiczny tekst. Tak jak było w średniowieczu czy w nowożytności, to już nie wiem. Kiedy użyję do tego określenia. Kurde, 1200! I wskok na kryształ!
kolejne kryształy i dawać mi kolejne dukaty. Dla nas są ważne. I ostatnia sekcja, najgorsza przed nami. Najlepsze jeszcze przed nami. Dobra, możemy jechać dalej. Kurde, jak nie zbiorę jednego z dukatów, to i tak chcę zginąć, zdechnąć. Teraz trzymamy się tamtej lewej strony. Dobra, jednego dukata zapomniałem w tym miejscu. Kurde! I widzicie, mówiłem, wiele razy będę musiał ginąć, bo ze względu na te dukaty trzeba uważać na kły. Tutaj przez koparkę, tutaj emitowane. Kurde. To jest największa męczarnia w całym poziomie. Więc tutaj będziemy się pilnować mojej lewej. Z mojej perspektywy. Kurde. Ach! Dobra, zebrałem, ale niechcący zredukowałem prędkość jazdy na snowboardzie. Kurde, trafiony. Ta koparka to jakiś masochista. Czy nie wiem. Teraz redukcja. Nie, nie atakuj mnie tym, proszę. Bo dukaty są dla mnie ważne. Dobra, redukcja, muszę. Dobra, woda. Dobra, zginę. Zebrałem tamte dukaty. Więc skoncentrujmy się na innych. Bo i tak nic nie widzę. Gdzie znajdują się poszczególne dukaty. I tak mogłem skoczyć przed wodą, i tak. Dla mnie nie robiło żadnej różnicy. Nie atakuj je, proszę! Kurde, nie ta strona! Mówiłem, że będzie męczarny. I tak mówiłem. Mówiłem, że będzie męczarnia. Moje prognozy się sprawdziły. Dukaty jest trudno zbierać. Dobra, będziemy pilnować się w tej lewej strony, z mojej lewej. Dobra, prawie wszystkie zebrane. Muszę przyspieszyć. Nie, jeden dukat! Dlaczego? Kurde, chciałem spać do wody, a mnie zaatakował w ostatniej chwili. Dobra, będę podskakiwać czasem, żeby dać jeszcze więcej odległości, tak bezpieczniej. W tej lewej stronie coś. Dobra. Z głowy. To tutaj musi pilnować. Kurde! Chcę atakować, chcę! Dobra. Dobra, wszystko mamy, dobra, wszystko mamy. Tylko że zwolniłem trochę. No i musiałem oddać za to życie. No i teraz czas na prostą drogę do kopalni kryształów. I to bez jakiegokolwiek męczenia. Kurde. Zebrałem ostatnie dukaty na rzecz jednego życia. Dobra, bez uwijania w bawełnę. Uciekamy. Uciekamy, zbliża się wielka koparka. Zacytowałem świetlika, tekst świetlika po poziomie Pobrowy Las. I tutaj wstawiłem zamiast wielki niedźwiedź, to wielka koparka się tam znalazła. Dobra. Dobra.
czas na kopalni kryształów. No i widzicie, wszystko zebrane, była duża męczarnia, a teraz czas na kopalni kryształów. O którym mówił nam już Świetlik, gdzie ten maszynista, drugi boss, kurde, opakowano, tam. Dobra, zaatakujemy z wysokości. O, idealnie. Nawet świetnie sobie poradziłem. Oczywiście nieraz z tej okazji skorzystałem, żeby zaatakować jednocześnie wszystkie trzy. Dobra. Tutaj z gnomem się nie widzieliśmy już dawno. Ostatnio się widzieliśmy z nim w spływie. Ne! Dobra, udało się. Bez uszczerbku dodatkowego. Więc tam spadłem nieoczekiwanie. I teraz rzucamy tym szmaragdową szyszką. Czy tak zwaną kryształową. Która wygląda jak szmaragd. Więc wiecie. I teraz przeskok z jednego na drugi wagon. Tam jest pająk, którego teraz pozbyliśmy się. Kurde, bomba. I dzwoneczek. Tutaj są bonusy. Dobra. Ej, gdzie jest ten krasnal? Wygląda na to, że albo będziemy musieli zginąć, bo nie wiem, co się stało w tej chwili. Ale dobra, zginiemy. Mam innego wyboru. Kurde. Dobra, jest. Dobra, wiem. Tutaj jest. Myślałem, że tu już chciałbym zginąć. A tu się okazało, że nagle pojawia się znikąd. Nie wiem czemu. I teraz idziemy na górę. Kolejny pajączek. To nie tak zwany pająktopik. Ani jakiś krzyżak ogrodowy. Ani ten tarantula. To nie jest tarantula. Naprawdę podpowiadam, że to nie jest tarantula. Chyba topik. Ani żaden krzyżak ogrodowy. Tak mi na nie wygląda na niego. Mały podgląd. 135 gwiazdka. Na pewno będzie więcej kryształów. Tutaj po kończeniu tego poziomu. A na pewno możemy napotkać na większą ilość wrogów. Mamy wskok na siatkę, żeby bezpiecznie przejść. Można nawet na hardcore, długim skokiem, ale to jest pewne ryzyko. I tak właśnie zrobię. Małe sprawdzenie. Na pewno trafimy do innej, do mniejszej skrytki, tej okrągłej, w którym jest więcej kryształów. Dobra, pozbędziemy się go bumerangami. Dzięki atakowi z dystansu za pomocą bumerangów. Trzeba mieć potrzebną liczbę, żeby to zrobić. Na przykładzie gnoma to trzeba mieć 5, a na stalaktyta to 1. Dobra, gwiazdki na razie prowadzą. A więc wszystko się okaże pod koniec tego poziomu. Będą mieli porówne 145 po ukończeniu tego poziomu. Dwa pingwiny. To nie są pingwiny z Madagaskaru. Kurde bele. Dobra. Myślałem, że będzie problem. Dobra. I mnie wyrzuciło do lawy.
I trzeba na takie platformy uważać, bo tutaj odbijemy się od nich i schodzimy na lawę. Więc radzę je unikać.